Drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie odcinek pod tytułem Kto ma żywność, ten ma władzę. Będziemy rozmawiali, słuchajcie, trochę o tym, dlaczego jest tak, że my nie możemy u siebie hodować kur, że my nie powinniśmy u siebie hodować warzyw, uprawiać tych warzyw, nie możemy mieć marchewki, pietruszki, buraków, jabłek, czy też nawet zwierząt gospodarskich, tak czysto dla siebie. Tu nawet nie chodzi, słuchajcie, o jakiś zysk. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli po pierwsze, co jemy, żeby to jedzenie było dobre, żebyśmy byli w stanie w jakikolwiek sposób tą żywność kontrolować. Dlaczego tak niektórzy nie chcą, żebyśmy tą żywność kontrolowali? Chciałbym trochę o tym powiedzieć. Natomiast gdybyście ewentualnie mieli do mnie jakieś pytania albo chcielibyście czymś się podzielić, to napiszcie w komentarzu. Prośba, ponieważ odcinek jest bardzo ważny, żebyście zostawili łapeczkę w górę i subskrypcję. Moi drodzy, jeżeli chodzi o tą żywność i o tą uprawę, to oczywiście wszystko rozchodzi się o pieniądze i najlepiej by było, gdybyśmy wszystko kupowali w sklepach, gdybyśmy wszystko kupowali w marketach, a niekoniecznie mieli swoje. Czy to dobrze? No niedobrze, dlatego że słuchajcie, my do końca nie wiemy, jak to jest produkowane. Oczywiście jakieś tam normy muszą być zachowane, natomiast w większości przypadków, jeżeli ktoś miał kontakt z warzywami, to znaczy jeżeli ktoś uprawiał te warzywa, jeżeli ktoś hodował jakieś zwierzęta, zajmował się jakimiś zwierzętami, to dobrze wie, jak wygląda ten proces produkcji. No i potem finalnie, jeżeli na przykład tak jak w naszym przypadku mamy kury, jesteśmy w stanie to jajko wyprodukować, wiemy, co ta kurka zjadła, no i oprócz tego, że mamy jakąś satysfakcję, czasami radość, no to jeszcze dodatkowo po prostu wiemy, co ta kura zjadła i o tyle, o ile jesteśmy zdrowsi, i też możemy w jakiś sposób to kontrolować. Natomiast kupując, słuchajcie, coś w sklepie, oczywiście wszystkiego nie da się samemu wyhodować czy wyprodukować, natomiast ja mówię o takich podstawowych, jeżeli ktoś może, mieszka na wsi albo nawet na przedmieściach, ale ma kawałek działki, chce sobie zrobić mały ogródek i się nad tym zastanawia, to ja oczywiście jak najbardziej takie coś polecam, natomiast no wiadomo, że chodzi o to, że im więcej ludzi będzie miało teraz, słuchajcie, takie małe ogródki, im więcej ludzi będzie miało małe hodowle, no to tym gorzej dla osób, które tą żywność produkują na wielką skalę, tym gorzej dla wielkich marketów, wielkich korporacji. Czy to jest zdrowe, czy niezdrowe, to każdy musi sobie sam odpowiedzieć. Ja się nie wypowiadam, sami dobrze wiecie, że jeżeli sami coś zrobimy, jeżeli sami to wyprodukujemy, to wiemy, jak to jest zrobione, a tak do końca nie mamy pewności. Oczywiście prawda jest taka, że jak kiedyś w gospodarstwie, słuchajcie, mogliśmy mieć świnkę, mogliśmy mieć krówkę, mogliśmy mieć tak naprawdę co chcieliśmy. Oczywiście nie mówię, że w jakichś wielkich ilościach, ale mogliśmy to mieć. Tak teraz są odpowiednie procedury, ludziom też się nie chce, kary, jeżeli czegoś nie będziemy przestrzegać, ogromne kary. No i oczywiście regulacje, których no bez sensu jest przestrzegać dla jednej świnki, czy dla jednej krówki, czy dla paru kurek, więc ludzie też się na coś takiego nie decydują, niektórzy się boją, niektórzy nie chcą. Różnie z tym jest, ale na pewno bylibyśmy dużo zdrowsi, gdybyśmy wiedzieli, co jemy. Chcę od razu powiedzieć, że odcinek też nie jest sponsorowany. Nikt mi nie mówił, żebym akurat to Wam polecał i tak mówił. Mówię to tylko i wyłącznie z własnego doświadczenia i z doświadczenia ludzi, którzy no już trochę przeżyli i trochę wiedzą, widzieli, jak to kiedyś wyglądało, jak to wygląda teraz. No i po prostu trzeba po prostu na te wszystkie pytania sobie odpowiedzieć i tak staram się w miarę możliwości Wam przekazać te najważniejsze informacje właśnie dotyczące tej hodowli. I nie tylko hodowli, no bo tutaj głównie też chodzi o uprawy. Moi drodzy, jeżeli chodzi o temat związany z drobiem, to też musimy sobie zdawać sprawę z jednej bardzo ważnej kwestii. Pewnych rzeczy do końca nigdy ktoś nie będzie mógł za nas kontrolować, ponieważ do końca nie wie, ile tych kur się urodzi w tym kurniku, tych pisklaków, do końca nie wie, ile tych kur padło, chyba że to wszystko będziemy, słuchajcie, sprawdzali. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nam przyszedł tutaj na gospodarstwa, liczył to wszystko, sprawdzał. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, nigdy tak nie było i mam nadzieję, że do tej pory też tak nie będzie. Oczywiście, jeżeli mówimy o wielkich fermach, to są wielkie fermy, które generują bardzo często duże zyski i w momencie takie fermy powinny być kontrolowane, bo też wygląda i te procedury są trochę inne. Natomiast w naszym przypadku wydaje mi się, że jest to jedną wielką głupotą i nie można na coś takiego sobie pozwolić. Więc odnosząc się do tytułu filmu, no wiadomo, że słuchajcie, możemy sobie nie kupić nowych mebli, nowych butów, nowego ubrania. Nie musimy jakiegoś tam rozwijać hobby czy swoich zainteresowań, ale jeść coś musimy. Bardzo często nie oszczędzamy na dwóch rzeczach.
po pierwsze na mieszkaniu, czasami się kredytujemy pod korek na 30-40 lat, a po drugie na żywności. Na żywności, moi drodzy, też nie oszczędzamy, staramy się jak najlepiej żywić, staramy się w miarę możliwości po prostu żywić w taki sposób, żebyśmy byli zdrowi. Oczywiście próbujemy, bo też nie każdy może, dużo ludzi teraz idzie za karierą, dużo ludzi ciężko pracuje. No i też do końca nie zwracasz tak uwagi na to zdrowie, które może się odbić później. Natomiast jeżeli miałbym powiedzieć, na czym nie powinniśmy oszczędzać, to jest właśnie żywność. No i tutaj ci, którzy kontrolują tą żywność, którzy produkują tą żywność, którzy później też finalnie sprzedają tą żywność, bo musicie wiedzieć, że czasami te firmy wielkie, które sprzedają tą żywność, również ją produkują albo mają pokupywane akcje w innych spółkach, też są właścicielami innych firm, które właśnie tą żywność produkują. Największe korporacje, największe firmy ze wschodu, wszystkie te takie, słuchajcie, konglomeraty, głównie właśnie ze wschodu, które mamy na przykład na Ukrainie, no to tam niestety wygląda to w taki sposób, że tam nie ma takich malutkich, oczywiście no w małych ilościach może są rolnicy tacy mali, natomiast w większości to też skontrolowane przez wielkie korporacje. I one się na tym wzbogacają, a niekoniecznie tutaj Ukraińcy, bo to też nie jest tak, słuchajcie, że jak kupujemy coś ukraińskiego, to pomagamy tym wszystkim Ukraińcom. Ale dzisiaj nie o tym będziemy rozmawiać. Też chciałem wam bardzo tak serdecznie podziękować. Słuchajcie, wybiło na kanale 10 tysięcy subskrypcji. Bardzo się cieszę, jest nas coraz więcej. Zapraszam oczywiście do innych moich filmów dotyczących hodowli drobiu i nie tylko, gdzie mówię dokładnie, jak hodować kury, na czym się skupić, na co zwracać uwagę. Także myślę, że na wszystkie pytania wasze gdzieś tam odcinek sobie znajdziecie dotyczący drobiu. Nagraliśmy ich ponad 1000, także jest czego szukać, jest w czym wybierać. Natomiast odnosząc się i kończąc już ten odcinek, taki krótki, natomiast treściwy, mam nadzieję, że tutaj byłem w stanie cokolwiek wam przekazać. Wy to wiecie, ale no mimo wszystko warto o tym przypominać. A jeżeli będziemy subskrybować, słuchajcie, dalej to rozsyłać, to po prostu więcej ludzi będzie coraz bardziej świadomych. Więc warto, słuchajcie, jest mimo wszystko mieć z tyłu głowy to, żeby starać się mieć trochę coś swojego. Mieć kawałek ziemi, mieć kawałek domu, kawałek domu. Chodzi po prostu o to, żebyśmy, słuchajcie, byli czegoś właścicielem. Tak samo z żywnością. Wszystkiego nie jesteśmy w stanie wyprodukować, ale jakieś podstawy typu warzywa, owoce, a nawet jak nie macie swojego, warto wspierać tych rolników, warto wspierać małe hodowle, ponieważ tam ta produkcja jest bardzo kontrolowana, jesteśmy w stanie pewne aspekty przewidzieć. Na takich wielkich fermach, w wielkich gospodarstwach nie zawsze tutaj stawia się na ilość, na zysk. Wierzcie mi, wiem coś na ten temat, więc chcę wam po prostu powiedzieć, żebyście mimo wszystko wspierali też tych małych rolników. Jeżeli macie gdzieś w okolicy, warto czasami zapłacić te 2-3 zł więcej, mieć dobry towar, a dodatkowo właśnie wspomóc tych rolników. Mam nadzieję, że tutaj z większością się zgadzacie. Napiszcie komentarz, jakie macie zdanie, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Mam trochę tego dla was zaplanowane, także mam nadzieję, że to się na dniach wszystko powinno pojawić. Także trzymajcie się, moi drodzy, i do zobaczenia. Cześć.